dostępne. Nie możemy tego przejąć, potem wykorzystać w celu komercyjnym. Nie, właśnie chcemy to na przykład. Dobrze. Nasze. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pani Radna Działoszowska, proszę. Ja mam trzy sprawy. Pierwsza to, czy już dokonywana, jeżeli nie, to wnoszę o dokonanie przeglądu i naprawy klimatyzacji w kinie oraz założenie osłon, ponieważ w okresie lata, jak się tylko tą klimatyzację włącza, to zwłaszcza z tej jednej bazy tam cieknie woda. Nie wiem, czy jest to ważne, przegląd, czy coś jest tam uszkodzone. Nie ma odwodnienia. Zostały bardzo nieładnie wyłamane te wszystkie na dole, być może założenie jakichś innych elementów, ponieważ w tej chwili to no, brzydko to wygląda i stanowi taki bałagan tam w kinie. Mam pytanie jeszcze takie, ile na dzień dzisiejszy wynoszą zaległości płatnicze we wszystkich ZUS-ów, rachunków innych gminy Ilsko? I sprawa następna, to jest sprawa ustawy o utrzymaniu czystości. Ja sobie pozwolę jednak do tego wrócić, ponieważ powinniśmy podjąć, panie burmistrzu, dwie uchwały. I dzisiaj pan mi napisał tutaj, że uchwały powinny być podjęte bez zbędnej zwłoki, tak zresztą zakłada ustawa, na którą się powoływałam. Natomiast odpisanie, że najpierw trzeba zebrać deklaracje od tych, którzy mieszkają na domach letniskowych, chyba musi być odwrotnie. Najpierw musi być uchwała i dopiero wtedy do niej jest wykonanie. I sprawa, i tu mam właśnie w tym momencie pytanie, jeżeli dzisiaj 140 rodzin w Ińsku korzysta z opieki społecznej, a możemy ich zwolnić częściowo lub całkowicie z opłaty za śmieci, to ja mam najpierw pytanie, ile na dzień dzisiejszy wynoszą zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne od mieszkańców i jak to się ma do tych 140 rodzin, o których pan mi tutaj napisał. Dziękuję bardzo. W kwestii pierwszej kina to rozumiem, że trzeba zrobić przegląd, jeśli chodzi o te wyłamane, to nie wiem, szczerze mówiąc, o czym pani mówi, ale zobaczę. W kwestii drugiej to było... Zaległości. To poproszę panią skarbnik, żeby w skrócie o tym powiedziała. Ogólnie wszystkie zaległości są w granicach 360 tysięcy na dzień dzisiejszy. To są ZUS-y, Urząd Skarbowy i niezapłacone faktury. Ale to są wymagalne czy niewymagalne? Nie, ogólnie nie. Ogólnie. Wszystko w sumie około 360 tysięcy. Z wszystkich jednostek, to jest urząd, OPS i... I teraz ten trzeci temat. I teraz ten trzeci temat. Pani Radna, będziemy oczywiście do tych uchwał podchodzić i na pewno te uchwały w 2015 roku zrealizujemy. Ja w tym momencie bez zbędnej zwłoki rozumiem, żeby zrobić to dobrze, bo jak widać w tej gminie wiele rzeczy robiło się szybko i niekoniecznie dobrze. Więc potraktujmy w tym momencie bez zbędnej zwłoki z takim czasem, żeby się dobrze do tej uchwały przygotować. Natomiast jeśli chodzi o część drugą pytania, zadłużenie pani skarbnik jest w tej chwili? W granicach 50 tysięcy. Ta uchwała dotyczyć ma tego, że zwolnimy niektórych mieszkańców, około 140, tak jak pani radna powiedziała, bo tak ich odpisałem, z opłaty za śmieci. Oczywiście państwo radni możecie to zrobić. Proszę tylko pamiętać o tym, że w ślad za tym pójdzie uchwała o podwyżce wywozów śmieci, bo z tego i Salomon nie naleje, tak? To jakby jest część pierwsza. Część druga. Po prostu brak nam pieniędzy na wszystko. Jeśli zaczniemy wszystkich ze wszystkiego zwalniać, to nie będę może kończyć. Panie burmistrzu, jeżeli pan pozwoli, ja wnosiłam tylko o to, żebyśmy przede wszystkim pana pracownicy zainteresowali się tym, że uchwała weszła w życie 1 lutego. Była podjęta 28 listopada 2014 roku. Mija pół roku i nikt w tej kwestii nie zrobił niczego.
Ja nie wiem, czy powinniśmy zwalniać rodziny, czy nie zwalniać, bo pan tylko napisał te 140 rodzin, ale sprawy należy rozpatrzyć i być może, ja nie mówię, że 140 rodzin, ale tych, którzy korzystają wyłącznie z opieki społecznej i nie mają w ogóle innych źródeł dochodu, to jeżeli obciążamy, i tak jest 50 tysięcy dzisiaj zaległości. I tylko w tym znaczeniu zapytałam, co w tej w sprawie tej uchwały, ustawy zostało zrobione. To czy Państwo będziecie pracujemy podejmować na tą uchwałę, czy nie, pracujemy, zbyt długo. Pracujemy na tą uchwałę. Czy są jeszcze interpelacje czy pytania? Proszę Państwa, czy są jeszcze? Panie Burmistrzu, to ja na koniec mam. Proszę. Zapytanie. Ponieważ dochodzą mnie informacje z sąsiednich gmin, że rozdawane są mieszkańcom jabłka za darmo, z skrzydkami. Czy panu burmistrzowi coś wiadomo na ten temat i czy taka akcja u nas jest planowana? Taka akcja u nas nie jest planowana z bardzo prostego powodu. Takie jabłka możemy dostać w Istocie, ale jest to cały tir jabłek. Czyli powiedzmy około 20 ton. Nie można dostać mniej po prostu. To po pierwsze. Po drugie, jabłka możemy rozdać opiekunom czy podopiecznym ośrodka pomocy społecznej. Tylko i wyłącznie. I możemy ich rozdawać innym ludziom. Na chwilę obecną załóżmy, że jest to około 100, no niech będzie, że 150 takich osób. Każdej osobie możemy dać 5 kg jabłek. Wystarczy przeliczyć, że nie jest to wykonalne w naszym przypadku. Po trzecie, czy tam już po czwarte, nie pamiętam, pamiętajmy o tym, że jest to żywność, więc musimy mieć właściwe jakby miejsce do tego, żeby ją składować, bo tego się nie da w ciągu jednego dnia zrobić. No nawet musi to przyjechać, musimy to zrzucić i gdzieś ułożyć, tak? Nie mamy takiego miejsca. A można łączyć siły, gminy, dwie, trzy? Po piąte, jest też tam takie drobnym druczkiem zastrzeżenie. Jeśli jabłka ulegną zniszczeniu, gmina może być obciążona w całości za te jabłka. A kto to daje? Kto taką akcję prowadzi? To jest prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa. Ja bym bardzo chętnie wziął te jabłka, ale nie 20 ton. Niech mi pozwolą dać wziąć 5 ton i nie ma problemu. Bo byśmy wtedy mogli to zorganizować, że skrzykniemy tych ludzi, przyjdą, wezmą, tak? Natomiast 20 ton, drodzy Państwo, z tym szacunkiem, ale... A nie można nie tego wspólnie z inną gminą sąsiednią robić? Tegoś mi nie tego nie przećwiczyłem, ale w tej sytuacji może zapytam w sąsiednich gminach, o co o tym myślą. I jeśli by się tak udało, to na pewno. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. To było ostatnie zapytanie i interpelacja. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie podpunkt A. Ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych w gminie Lińsko, druk numer 2. Informuję Państwa radnych, że komisje w dniu 28 kwietnia rozpatrywały ten projekt. Było tu, komisje wniosły zastrzeżenie co do punktu, do paragrafu aktualnie 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. To zostało sprawdzone. Dzisiaj Państwo radni otrzymali poprawiony tekst uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. W takim razie... A ten punkt 6, opłata za korzystanie z łąk obowiązkowych, musi być aż tak duży koszt? Za dokończenie. Panie burmistrzu. Opłata za to jeszcze raz? Szóstka. Za korzystanie z dążu pogrzebowego. 80 zł? No. Mi się wydaje, że to jest trochę dużo za dobę. No nie, bo tam są lodówki. Nie, lodówki nie. Nie, lodówki tam nie ma. No, no właśnie. A wcześniej ile było? Ja mogę tylko powtórzyć. No możemy obniżyć, możemy obniżyć podatki, możemy zrobić wszystko. Tylko potem Państwo chcecie, żebym remontował drogi, stawiał lampy, etc., etc. No, nie możemy, jest jakaś granica, której się nie da przekroczyć po prostu, tak? Myśmy w tej uchwale, zgodnie zresztą z oczekiwaniami i społeczeństwa, i radnych, dokonali pewnych obniżek i tak. I myślę, że to chyba naprawdę... Ona jest taka sama od 2009 roku. Nie, nie. 80 zł. A ta uchwała? Tak, oczywiście. No to tym bardziej. Jakby... Dobrze, dziękuję bardzo panie burmistrzu. W takim razie, jeżeli nie... Proszę bardzo pani Lore. Pytanie, na jednej z ostatnich sesji, czy też komisji była
poruszona sprawa pozyskania lodówki bodajże od jakiegoś szpitala, który są w Szczecinie, czy coś wiadomo z tej sprawy? Rozmawiam z tą panią, doktorem, ale ta pani powiedziała, że proszę pan przyjechać sobie wybrał, zobaczmy, czy to odpowiada, czy jakim stanie jest, nie? Czy zniszczonym mocno, czy zniszczonym, więc czekam na okazję. Dziękuję specjalnie. Postaramy się z panem Bogdanem Czy są jeszcze pytania co do treści uchwały? Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych komunalnych na terenie gminy Ińsko. Proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto się... Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu, podpunktu B. Udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Ińsko dla samodzielnego publicznego wielospecjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Informuję, że komisje omawiały projekt uchwały, zaopiniowały go pozytywnie. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chce zabrać głos w przedmiocie tej uchwały? Dziękuję bardzo. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Ińsko dla samodzielnego publicznego wielospecjalistycznego zakładu opieki zdrowotnej z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim. Proszę o podniesienie ręki w górę. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu C. Wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR, Wiejska Inicjatywa Rozwoju, druk nr 4. Informuję, że komisje w dniu 28 kwietnia pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pan burmistrz nic nie chce powiedzieć. Otwieram dyskusję. Państwo radni mają. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia... Przeczytałam, pozwolę sobie zapoznać się ze statutem tej lokalnej grupy działania WIR. I mam takie pytanie, bo wiem, że ogólnie lokalne grupy działania lokalnej grupy rybackiej składają sprawozdania finansowe do województwa. Na stronach normalnych sprawozdań, na tym LGDB działa od 2009 roku. Jedyne co znalazłam, to znalazłam ich sprawozdania z strategii działania. I teraz tu pan ze studnicą, pan burmistrz na komisji, bo na komisji jak byłam, obejrzałam sobie materiał. Podał takie przybliżone kwoty, jakie będziemy musieli wyasygnować. 2,5-3 tysiące. Tak, żeby do tego przystąpić. Czy przed przystąpieniem do tej lokalnej grupy działania, czy nie trzeba byłoby się zapoznać z jakimiś sprawozdaniami finansowymi, jak to... Nie znam powodów, dla których tych sprawozdań finansowych nie ma. Nie wiem, czy oni może nie muszą ich publikować, nie wiem po prostu. Natomiast powiem tak, no musimy w jakimś LGD być, albo może inaczej chcemy być, bo w ten sposób dajemy sobie szansę na to, żeby coś jednak zyskać. To po pierwsze. Po drugie, stowarzyszenie LGD WIR w województwie zachodniopomorskim jest stowarzyszeniem działającym najprężniej. Nie ma lepiej działającego stowarzyszenia, mają najwyższe współczynniki wykorzystania funduszy unijnych pod 99%, że najbardziej skuteczne stowarzyszenie. Alternatywą dla nas mogłoby być stowarzyszenie gdzieś, powiedzmy sobie, w kierunku Łobza czy Drawska. To jest jakby bardzo nienaturalny kierunek dla nas, więc nie sądzę, żeby było to dobre rozwiązanie. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdania finansowe, to pani radna, ja się postaram dowiedzieć, jak ta sprawa wygląda. LGD się, ja rozumiem, że zamyka działalność LGD. To nie jest takie oczywiste. To będzie funkcjonował po prostu w innej formule. To znaczy się bardzo mało LGR-u zostanie, Sieja ma szansę zostać. Bo tam chodzi o to, żeby te gminy, które są stowarzyszone w danym stowarzyszeniu,
osiągnęły w przypadku LGR-ów współczynnik rybackości. Ja już o tym mówiłem, że na chwilę obecną ministerstwo nie ogłosiło, jaki ten współczynnik ma być. Natomiast takie informacje, które przeciekają gdzieś tam do samorządowców, są takie, że średnia ma dobrą szansę, żeby się utrzymać jako LGR i oni wtedy będą działali w takiej dużej symbiozie z LGT właśnie WIR. A na przykładu do rzeczy, znaczy się, do, no, partnerstwo jezior Drawie, no, znaczy nie ma szansy się utrzymać. Także z tymi LGR-ami może być jeszcze różnie, ale średnia ma szansę. Czy nasza uchwała dotycząca przystąpienia do tej lokalnej grupy działania wymaga jakiegoś, posiłkowałam się opracowaniem wydanym przez Fundację Fundusz Współpracy Warszawa z tydzień 2004 roku, że realizacja drugiego etapu przystąpienia przez gminę do stowarzyszenia wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wyrażeniu woli przystąpienia do stowarzyszenia w myśl paragrafu takiego a takiego oraz wyasygnowaniu stosownych środków finansowych. Czyli nasza uchwała musi zawierać to, ile my konkretnie wyasygnujemy tych środków? Ale my takiego zapisu nie mamy, ile tych środków musi być. To po prostu się wylicza na podstawie ilości mieszkańców. A poza tym, no jeszcze nie wiadomo, no, ile tego będzie. To będzie uchwała. Ale to jeżeli się wyraża zgodę na przystąpienie, to wiadomo, że trzeba płacić składki. To jest to samo, to jest to same, tak? To nie my taką uchwałę będziemy podejmowali, tylko stowarzyszenie. My będziemy płacić, pani burmistrz. Będziemy płacić, tak. W związku z powyższym pani, ja rozumiem, radna pyta, czy w tej uchwale nie powinno być wpisane, że z tytułu przynależności rada upoważnia pana, że będziemy płacić taką i taką składkę. W tej uchwale nie ma takiej. Bo dzisiaj nie wie, pan tutaj rozumie, burmistrz wyliczył i tak nam powiedział na komisjach, pan Michał, że od 2,5 do 3 tysiąca złotych. Tak to będzie więcej będzie. A pani chodzi o to, czy ma być to zapisane? Tak, nie musi to być zapisane w naszej uchwale. Nie musi. W konsekwencji. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Bo proszę państwa, ja otwieram dyskusję i zamykam dyskusję i dopiero po zamknięciu dyskusji chcecie zabierać głos. Proszę tak, to trochę to. Czy są jeszcze radni chętni do wystąpienia w sprawie tej uchwały? Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR Wiejska Inicjatywa Rozwoju, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Nie widzę. 3 osoby się wstrzymało. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia WIR. Przechodzimy do podpunktu D. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysa. Informuję, że komisje omawiały projekt uchwały. Na wniosek komisji zmieniono treść uchwały, wykreślając z niej punkt drugi. Dzisiaj radni otrzymali tekst poprawionej uchwały, tak? Pani Monika. Nie otrzymali radni? Otrzymali. Otrzymali. Tak, nowej uchwały. Pani burmistrz, chciałby? Nie, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie uchwały o wysokości diet dla sołtysów? Panie radne, wszystko jasne, bo widzę, skupiony jesteś tu. Jeżeli nie, proszę pytać. Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysa, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 2 radne się wstrzymały. Kto jest przeciw? 1 pani jest radna, jest przeciw. Tylko chciałam tu jedno zdanie dodać. Tylko i wyłącznie dlatego, że 360 tysięcy jest w tej chwili zaległości, a znów tworzymy pani następne radna wydatki. Pani radna. Pani radna. Stwierdzam, że Rada Miejska uchwaliła uchwałę w sprawie wysokości diet dla sołtysów. Przechodzimy do
podpunktu E. Zmiany uchwały nr 9/56/2011 Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalania zasad dotacji i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Mińsko na zadania z zakresu ochrony środowiska. Druk nr 6. Informuję, że komisje omawiały projekt uchwały i pozytywnie zaopiniowały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan burmistrz, widzenie. Proszę bardzo. W związku z tym, że nie byłam na ostatnim posiedzeniu komisji, pozwalam sobie zapoznać się z materiałem jeszcze na stronę. Słyszałam tutaj taką informację, że dotacje są przeznaczone w kwocie 9 tysięcy, dotyczy to 3 beneficjentów. I teraz moje pytanie jest takie, kto opiniuje te dotacje przeznaczone dla osób chcących wybudować przygotowaną przestrzeń śniegu? I jakie kryteria decydują o przyjęciu tego finansowania? Pan burmistrz, ja chcę się... Oczywiście, że tak. Opiniuje to komisja, przy czym powiem szczerze, że jest tak mało tych wniosków, że właściwie wszyscy zostają, którzy nie ma co opiniować. Także, no nie, ale opiniowana jest komisja trzyosobowa. Natomiast jak mam być szczery, to nie znam tych kryteriów, kto jest członkiem tej komisji. A kto jest członkiem tej komisji? Pan Paluch, pani Dytyniak i pan Procyk, tak? Pani Rodzińska. No. Czy są jeszcze jakieś uwagi co do treści uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały z 2011 roku Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie zasad, ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu gminy Mińsko z zakresu ochrony środowiska. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 3 osoby są przeciw. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów. To chyba mamy do odbioru. Chyba, że z poprzedniej sesji? Nie. Nie, wszystko jest. Także ten punkt już mamy załatwiony. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy są wolne wnioski? Ja mam proszę wniosek, bardzo. Wystąpił do zarządu dróg powiatowych o postawienie znaku na ulicy Rybackiej jako jedną kierunkowa. Pan burmistrz już to zapisał, pani radna. No, to dziękuję bardzo. Kto jeszcze? Proszę bardzo, pan Pańczyk. Ja mam wniosek taki dotyczący zniszczenia nagrobka w Ciemniku, bo jedna pani mnie tam prosiła i mogę przeczytać, tam ona napisała. Proszę, a jeżeli jest na piśmie, to albo pan chce, albo można złożyć. Można złożyć, ja mogę złożyć. No. Dobry przewodniczący. Jest na piśmie, to, bo to jest interpelacja do burmistrza, on to ustosunkuje się do tego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja mam wniosek od mieszkańców, żeby spróbować załatwić instalację lustra, które by umożliwiło i ułatwiło wyjazd tu z ulicy Zamkowa przy Omedze, dawnej Omedze. Naprzeciwko Omedze. Wniosek już do Zarządu Dróg Powiatowych został złożony. Przyszła odpowiedź, że będzie to załatwione. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Proszę bardzo, radny Tomczyk. Panie burmistrzu, ja mam wniosek. Na komisji poruszyłem ten temat, ale sprawa dostępu mieszkańców Storkowa do jeziora w Storkowie chodzi o wędkowanie. Gdyby po prostu tą sprawę z panem przedstawicielem załatwić. Mogę korzystać z tego dostępu. Jutro się z nim widzę, więc porozmawiam. Ale w danym znaku zakazu wyrzucania śmieci, bo teraz jak byłam na wieczorze, po rękarzach musiałam pociągać wszystkich wyrzucania śmieci. Panie sołtys, ja... Mówię teraz do wszystkich. Nie będę takich znaków stawiał, bo to jest dla mnie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że się nie śmieci. I tylko tyle mogę powiedzieć, bo czy ja postawię znaków 5, czy 10, czy 55, to i tak nie skutkuje. Albo ktoś ma tą
wiedzę i tą świadomość, że zaśmieca własne środowisko albo nie. Teraz jeszcze przytoczę przykład Miałki. Godzina czasu nie minęła, jak została zdewastowana praca naszych pracowników. Dosłownie nie minęła godzina. To było pomalowane, poszli malować drugi przystanek, wrócili, bo coś zapomnieli i już było na maskach. I co, postawić znak i malować? Dziękuję bardzo. Każdy rozsądny człowiek wie, że tak się nie robi. Dziękuję bardzo, radna Jolanta Deska, proszę. Pani z następnej kadencji, pani radna. Pani mówi, że ja mam taką wniosek, będzie przegląd tej naszej drogi i obok drogi przecinne tam między od pani Szubielskiej do pana Świąka jest rów. Ten rów kiedyś był czyszczony. Przez parę lat temu drogówka tak zrobiła, że go zrównała. On był bardzo głęboki. Teraz jest cały zarośnięty. Ta woda nie ma gdzie płynąć. I jeśli nie daj Bóg przyjdzie taka ulewa, jak były tam w Polsce, no to Świąki pływają My nad tym już pracujemy, pani Sejko. Już nad tym pracuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę pani radna Krawczyk. Ja chciałam poruszyć sprawę tych naszych słynnych żubrów, które się kręcą już bardzo blisko zabudowań. Tak. Nie wiem, czy pani burmistrzyni, czy to by było jakiegoś znaku informacyjnego dla kierowców. Tak, my wystąpimy do państwa tarczą, bo to jakby oni są tutaj gospodarzami. Gospodarzami. Wystąpimy do państwa tarczą z taką prośbą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Pani Halecio. Pani Halecio. Panie radny Machnik, pan palec podnosił, pan się chce zgłosić. Nie. Proszę bardzo, pani sołtysowa Halejcio. Sołtysiną. Jak przewodniczący mówi, że sołtysowa, to proszę mu wierzyć. To są wolne wnioski, może pani mówić. Chciałam się zapytać, czy to jest prawda, pani jest w komisji wyborczej? Tak. Do wyboru prezydenta. Tak. Oczywiście. Uważa pani, że to jest tak naprawdę w porządku dla innych mieszkańców, którym na przykład, nie wiem, ja znam w swoim sołectwie przynajmniej kilka rodzin, którym nawet te 100 zł, to by było naprawdę bardzo dużo, taki dodatkowy pieniądz. I pani tu mówi o oszczędnościach gminy, tak? No, przepraszam bardzo, ale co ma pani do mnie tutaj? Nie, proszę pani, pani radna, pani radna, proszę wysłuchać się. Ja uważam, że to jest nie w porządku, jeżeli chodzi o mieszkańców, bo mi na mieszkańcach zależy. Bardzo mi zależy. Pan burmistrz uzupełniał komisję, więc było się zgłosić, bo tam tych składów nie było. Ale nie każdy wie o tym. Nie każdy, nie każdy ma takie możliwości jak pani. Dziękuję bardzo pani sołtysowa, pani radna Działoszewska. Ja też panie przewodniczący, proszę poinformować panią, na jakich zasadach odbywają się zgłoszenia pani do radna Działoszewska. Komisji Wyborczej. Pani radna Działoszewska, ja też mogłem się zgłosić do komisji, zrobiłbym to sam, bo miałem takie prawo, ale nie zrobiłem tego, bo wiem, że wiem, że inni bardziej potrzebują tych 200 zł niż ja. Rozumie pani? No. To być może pan. Tak. Ja tu akurat podzielam zdanie radnej sołtysowej Halejciu. Ma pani rację, to też się pani kamyczek do pani Ogródka należy. A co to pana trzeba było dać możliwość innym wykazania się. Czy mamy jeszcze jakieś wolne wnioski? Wolność jest. Pani radna Działoszewska, to co pani chciała mówić w interpelacjach i zapytaniach, to pani odebrałam głos, to mogła pani to powiedzieć w wolnych wnioskach. Wtedy pani skakała, a teraz pani milczy. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 10. Komunikaty i informacje. Informuję państwa radnych, to państwo już wiecie. Panie przewodniczący, ja jeszcze chciałbym zdanie, czy w ogóle, bo pani sołtysina jest, przypuszczam, z Glinówka, tak? Tak. Czy w Glinówku nie było takiej informacji o uzupełnieniu komisji? Przepraszam. Znaczy i na przykład mieszkańcy, no gdyby pan przewodniczący nie przyjechał do Glinówka, nie zapytał się mnie, czy jest ktoś, kogo można, to byśmy nie wiedzieli nawet o tym. A naprawdę jest wiele osób, gdzie naprawdę są samotne matki, które wychowują samotnie dzieci. Te 100 zł niech mi pani uwierzy, może dla pani to nie jest dużo, ale dla takiej matki naprawdę jest bardzo dużo, bo pójdzie i kupi chleb, coś do trzeba temu dziecku.
Dziękuję bardzo. Informuję, jesteśmy w punkcie komunikaty i informacji. Informuję, że Państwo radni otrzymali dzisiaj uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. I ta uchwała pozytywnie opiniuje. Ja sobie życzę, pan burmistrz ma wytłumaczyć, na jakiej zasadzie zostały powoływane komisje i kto je zgłasza. Pani Działoszewska. Pani Działoszewska. Właśnie, pani Działoszewska. Regionalna Izba Rachunkowa pozytywnie opiniuje przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ińsko za 2014 rok. Następna informacja. Informuję Państwa radnych, że do Rady Miejskiej w Ińsku wpłynęło kolejne wezwanie pani Anny Kupiec i ono dotyczy praktycznie tego samego. Pani Anna Kupiec chce, aby stan faktyczny był zgodny z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego. Ona ma tam budynek gospodarczy, nie gospodarczy, tylko budowlany i działkę ma budowlaną, natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego jest ten teren przeznaczony pod zabudowę rekreacyjną. Tak, panie burmistrzu? I ona wzywa radę do uchylenia, do usunięcia uchybień. Informuję państwa radnych, że to pismo skierowałem do prawnika, aby się ustosunkował i także wyślemy to pismo do burmistrza, aby on też się odpowiednio do tego pisma ustosunkował. I prawdopodobnie na następnej sesji będziemy to rozpatrywać. I ostatnia sprawa końcowa. Informuję Państwa, że przewodniczący Rady otrzymał zaproszenie na mszę świętą w kolegiacie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w dniu 3 maja 2015 roku o godzinie 11. I to będzie nabożeństwo z okazji 24. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jako ja to dostałem imiennie, to informuję Państwa dlatego, że tu jest napisane, że do udziału w uroczystościach zapraszamy delegacje i poczty sztandarowe szkół, organizacji społecznych oraz kombatanckich. Także to jest, jeżeli ktoś z Państwa jest zaproszony, zainteresowany może jechać. Panie burmistrzu? Jeszcze dwie informacje, tak szybciutko, bo były pytania mieszkańców odnośnie kubów na śmieci, więc takie kuby na śmieci Remondis zorganizuje, przywiezie do Ińska, te kuby na śmieci będą tam u pana Bogdana i one będzie można sobie te kuby u pana Bogdana kupić. Cena ma być 80 zł, to są plastikowe, te takie kwadratowe kuby, 120-litrowe. One są używane, ale w stanie idealnym, tak? 80 zł. I nie wiem, czy one będą brązowe, nie mam pojęcia. W każdym razie oni przywiozą to w najbliższych, no nie wiem, w pierwszych 10 dniach maja. I jeśli będzie zapotrzebowanie większe, to będą sukcesywnie te kuby przywozić. I jeszcze tylko informacja, tam pozwoliłem sobie dzisiaj Państwu sołtysom dać taką karteczkę z różnymi numerami telefonów, z taką prośbą, żeby powiesić jedną z tych kartek na tablicach informacyjnych, a drugą zachować dla siebie i w razie czego, żeby sołtys zawsze wiedział, gdzie ma zadzwonić, jak coś się wydarzy, tak? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy jeszcze dwie informacje. Otóż Rada Miejska w Ińsku otrzymała pismo od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego sprawozdania, jakie na koniec roku, na początek kadencji przewodnicząca Rady Teresa Działoszewska składała do Urzędu Wojewódzkiego i pan burmistrz Jacek Kliwak. Majątkowe. Tak, oświadczenia majątkowe. Ale zwyczajowo, proszę Państwa, nie informujemy, jakie poszczególne radne, no ogólnie nie informujemy, jakie poszczególne radne poczynił uchybienia. I ta część pisma dotycząca pani radnej Działoszewskiej, proszę pani wręczyć. Natomiast dzisiaj jest 30 kwietnia, jest to ostatni dzień składania oświadczeń majątkowych. Czy państwo radni wszyscy? Wszyscy złożyli. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam posiedzenie 8. sesji Rady Miejskiej w Ińsku. Dziękuję bardzo.